Witajcie w naszej kolejnej wirtualnej kawiarence. Przy pysznej kawusi dzisiaj gościmy Renię. Witaj, Reniu. Witam serdecznie, witam Agnieszkę, Agę, witam wszystkich słuchaczy i chciałabym opowiedzieć swoją historię, swojego życia i tego, jak, jeżeli poprzez to będę mogła Wam pomóc, to się bardzo cieszę. Super. Jest z nami też Aga. Tak, witam wszystkich. A tematem naszym dzisiaj będzie sprzątanie podświadomości. Temat zaproponowała Renia, więc prawdopodobnie ona dzisiaj będzie głównym bohaterem naszej kawiarenki, a my postaramy się jej za bardzo nie przeszkadzać. Także poprosimy cię, Reniu. Dobrze. Dobrze, dobrze. Może zacznę od tego, że w moim życiu się różnie układało. Były stany bardzo traumatyczne od dziecka. Były też, prowadziłam raczej powiedzmy normalne życie, ale przewijały się różne sytuacje. Przychodziły takie momenty dla mnie ciężkie, że nie wiedziałam, co z tym robić. Szukałam pomocy, ale naprawdę nikt, kochani, nikt nie był mi w stanie pomóc. A powiedz, co się z tobą działo? To znaczy, wiesz, najpierw różne rzeczy ciężkie miałam w dzieciństwie, potem przyszła ciężka choroba, autoimmunologiczna choroba, która była wynikiem, teraz to wiem, natomiast pobyty w szpitalach, lekarze, wszystko to bardzo, bardzo źle wpływało na mnie, pogłębiało moje stany lękowe, pojawiła się w tym czasie też bardzo silna depresja. Im bardziej leczyłam się w tej medycynie akademickiej, nazwijmy to tak, tym bardziej czułam się zagubiona, bardziej chora. Ja jeszcze bardziej w to wszystko się wkręcałam, a choroba się pogłębiała coraz bardziej. Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że jest to, zresztą mówi się, że choroby autoimmunologiczne to jest 90 parę procent, to jest wszystko w umyśle, w głowie, w podświadomości. Program, teraz sami to sobie wiem. Mówimy. To jest dokładnie. Ja nie byłam wtedy świadoma tego i wszystko wkładałam do tej, jeżeli zobaczymy taką szafę, to ja tam nabudowałam tych pudełek, pudełeczek. Wkładałam, ale oczywiście wszystkie ciemne. Wkładałam tego. Jak się nie upchało, to dopychałam. I to już było tak przepełnione. Do tego zaczęły się dziać różne sytuacje w rodzinie dziwne. Wiadomo, będąc tak obciążona podświadomością, będąc w takich ciemnych, ciężkich programach, przyciągasz, wiadomo, podobne przyciąga podobne. I jak to w takich sytuacjach zaczęły się dziać różne dziwne rzeczy, to musiałam w domu odprawiać egzorcyzmy, bo przyplątały się jakieś istoty. A kto ci odprawiał tego? Była bardzo egzorcystka, bardzo taka solidna osoba, która przyszła, zajęła się, stwierdziła, że są dwie istoty, które przyszły. Nie wiem dlaczego, nie rozumiałam tego. I im bardziej dochodziły do mnie takie informacje, tym bardziej czułam się strasznie zagubiona. A strach przytłaczał mnie już do tego stopnia, że głowę miałam pochyloną, nie widziałam koloru nieba. I wtedy zaczęłam, nie wiem, to się tak mówi, intuicja, dusza. Zaczęłam biegać po internecie i szukać jakichś informacji, chciałam poczytać o czymkolwiek. Coś, co mnie, wcześniej czytałam takie różne książki Jasnowicki, Sylwii Brown, Amerykanki, która już zresztą nie żyje. I one mi dużo dawały do zastanowienia się. Ale w momencie, kiedy trafiłam na stronę, nie będę reklamować, prawda, ale dowiedziałam się o Leszku, więc pojechałam, a jeszcze wcześniej skontaktowałam się z Leszkiem, który odbyliśmy przez sesję bardzo króciutką, taką wstępną sesję przez Skype'a. I zaproponował mi, że to jest sprawa dosyć skomplikowana, więc czy przyjechałabym. Ja już byłam tak wszystkim przygnieciona, w pewnym sensie stanęłam pod ścianą, nie wiedziałam, jak się do tego wszystkiego zabrać. Oczywiście wcześniej Leszek prowadził sesję z wami, z Agnieszką, z Agą,
które gdzieś tam przemykały się. Renia, jej rodzina i oczyszczanie, oczyszczanie. Ale to tak powiem za mało, ale zawsze coś. I w momencie, kiedy przyjechałam do Makowa, odbyła się sesja. Sesja trwała ponad 4 godziny z koleżanką, prowadził ją Leszek. Sesja była bardzo, bardzo ciężka i trudna. Podczas tej sesji wydarzały się naprawdę film science fiction można byłoby nakręcić. Może kiedyś tą część, to może kiedyś na osobnej kawce z wami opowiem, bo może jeszcze nie jestem na tyle silna i może nie gotowa do opowieści. Rozumiem. Na temat tej sesji. Z tym, że no, sprawa dotyczyła obcych i tego, co ze mną się działo. Natomiast dziwnym trafem zastanawialiśmy się właśnie wtedy z Leszkiem, jak to się stało, że ta sesja uległa samozagładzie. Nie był w stanie jej potem otworzyć i nikt o niej nie wie. Natomiast w Makowie poznałam fantastycznych ludzi. Zresztą tak jak tam się przyjeżdżało, to tak jakby się wszystkich znało, jakby się z tymi ludźmi gdzieś kiedyś znałam ich wszystkich. Wiedzieliśmy wszyscy, o czym rozmawiamy. Rozmowy się toczyły cały dzień, całą noc. I w tym momencie, od tego momentu w zasadzie zaczęło się takie odwracanie całej tej ciężkiej, negatywnej energii, która była we mnie, pełno emocji, pełno, tak jak Aga, pamiętasz, powiedziałaś mi tu przed chwilą, pełno emocji, przede wszystkim lęku, strachu, tego wszystkiego, co człowiek niesie na sobie. Wydawało mi się, że ja niosę na sobie tą szafę właśnie z tymi czarnymi pudełkami, niosę i ona mnie już tak przytłoczyła, że ja nie byłam w stanie widzieć nic i nikogo. I od tego momentu, dzięki ludziom, którym tam poznałam, i od tego momentu zaczęłam pracować, jeszcze korzystałam z pracy, jeszcze byłam na jednym spotkaniu i korzystałam z pomocy Leszka. I pamiętam, jak on mi powiedział takie zdanie: wiesz co, ty byłaś tak zababrana, że sama byś sobie na pewno nie pomogła. Także to jest też taka wskazówka dla wszystkich, którzy, jeżeli możecie, to nie bójcie się i skorzystajcie z pomocy ludzi, którzy wam chcą pomóc, ale pamiętajcie, bo jest mnóstwo różnych posztaplerów, jeżeli odczuwacie sercem, jak wam serce mówi, bo umysł to was może zmanipulować. Natomiast jak odczuwacie sercem i wiecie, że ta osoba może wam pomóc na ten początek, który chcecie, to skorzystajcie z tej pomocy. Natomiast ja skorzystałam. Potem na swojej drodze stanęła mi w momencie, kiedy zaczęłam schodzić, spadać, sporządkować tą szafę, wypadać zaczęły różne ciężkie, nazwijmy to ciężkie energie, które tkwiły i te pudełka z tej szafy wyciągać, sprzątać, to automatycznie pamiętam na spotkaniach, jak ludzie mówili: wiesz, jak zaczniesz pracować nad sobą, to i ludzie będą inni przychodzić. I tak siedziałam i słuchałam, mówię: Boże, kiedy ja jestem otoczona takimi ludźmi ciężkimi, i w jaki sposób ci inni do mnie będą przychodzić? I to prawda. I kiedy zaczęły wzrastać, słuchajcie, moje wibracje, kiedy zaczęłam odrzucać pewne programy, ciężkie programy, nazwijmy to, czyli te strachy, złości, gniewy, zaczęłam to i wrzucać w to miejsce miłość, spokój, radość, automatycznie, ja nie wiem, skąd pojawiali się ludzie, którzy zaczęli mnie wspierać. Pierwszą osobą taką, którą spotkałam, wyobraźcie sobie, to jest lekarz medycyny, która jest osobą, uduchowioną, i ona poprzez to, że zaczęła się mną zajmować, tą moją chorobą autoimmunologiczną, zaproponowała mi też współpracę, ponieważ ona jest po trzecim czy po czwartym
już nie pamiętam, dwupunkcie, że ona mi w ten sposób będzie starała się pomóc, akupunkturą, wspólne medytacje. I na początku podeszłam sceptycznie, bo wiecie, jak to jest z lekarzem. Lekarz to jest taki twardy, twardy w swoich schematach, tak jest wyuczony, natomiast jest to osoba o bardzo szerokich horyzontach. I jeszcze większe zdziwienie przeszłam, jak wyobraźcie sobie, jak spotkałam następną lekarkę, która też jest osobą duchowioną, które wspomagają pacjentów, które zajmują się różnymi rodzajami metodami tymi energetycznymi, czyli jest tam Bartleta, nie pamiętam w tej chwili, to może nie będę wymieniać, ale w każdym bądź razie pomagają bardzo pacjentom w gabinecie i często pacjenci nawet nie wiedzą, bo wychodzą i dlaczego ja do pani tak wracam, albo ja się lepiej czuję. Z taką otoczeniem tego pacjenta i są to normalni lekarze przyjmujący w przychodniach. Ale widać powołanie. I powiem nawet tego, że zaprzyjaźniłyśmy się, ona mi bardzo wspierała, ja ją wspieram, ale to nie wszystko. Na mojej drodze stanęli też ludzie, których poznałam w Makowie. Okazuje się, że mamy podobne spojrzenie na życie, na świat. I mają oni już przepracowane o wiele więcej jak ja. W związku z tym bardzo chętnie spotykamy się na Skype'ie i ja bardzo skrupulatnie zaczęłam sobie notować ich wskazówki, literaturę, którą mi polecali, coś, co żebym zrobiła. I pierwszą rzeczą, jaką zaczęłam pracować nad sobie, to jest praca z oddechem. Taki zwykły, bardzo ważna praca z oddechem. Potem nauczyłam się medytować, bardzo mocne medytacje, gdzie przychodziły do mnie różne, dawałam różne zapytania i przychodziły różne odpowiedzi. W tych medytacjach potrafiłam usuwać z siebie jakby cięższe programy, nazwijmy to lękiem, który tam doznałam gdzieś w dzieciństwie, wyciągać go, jak leszek, odsyłać go do słoneczka, odejść. I po jakimś czasie czuję, że jest mi lekko, ja się z tym dobrze czuję. Za jakiś czas znowu wdawałam w medytację, ale to nastąpiło też w tym momencie, po tym, jak ja uwierzyłam w siebie, bo ja cały czas nie wierzyłam w siebie. W jaki sposób ja sobie mogę te programy posprzątać? W ogóle ja nie wiem, od czego zacząć, jak ja to zrobię. Nie wiem, może najchętniej ktoś by to za mnie zrobił. Dokładnie. A tak się nie da. Dokładnie. I takie przychodziły do mnie myśli. Tak jak dom, najmiesz sobie panią, pani ci przyjdzie dom, posprząta ci dom, prawda? Możesz sobie to zrobić, masz ładnie, czysto i posprzątane. Ale jednak jak wyjdzie, to myśl tak, tu nie sprzątnęła, tu nie do końca tak. To nie po mojemu, tak? Tak, tak. Dokładnie. Dokładnie. I dokładnie jest z tą naszą podświadomością. Ja to po prostu widziałam taką szafę. Słuchajcie, ja tam myślę, że już mam bardzo dużo posprzątane. Dużo jeszcze jest, no już mniej powiem, mniej przede mną, ale cieszę się, że wokół mnie jest tyle fajnych ludzi, którzy mnie w tym czasie wspierało. I teraz koło mnie pojawiają się ludzie, których ja podpowiadam, co mogą zrobić, co mogą sobie przeczytać, co mogą robić, gdzie iść. Bo widzisz, zaczęłaś jakby wydzielać jakieś, jak ja to mówię, takie światło z siebie, że inni to zauważają i po prostu, wiesz, no chcą być bliżej i pytają na przykład, co mogę zrobić, żeby być no, podobna nawet do ciebie, no nie? Tak, muszę ci powiedzieć, że mam takie pytanie. Bardzo dużo, ponieważ nie do końca tak wierzyłam w siebie, więc dużo rzeczy testowałam i chciałam sprawdzać. Słuchajcie, na przykład dużo było rozmów na temat intencji, prawda? Uważaj, jak słowo ma potężną siłę, intencja, uważaj, co myślisz, uważaj, co mówisz. Zwłaszcza zapisane słowo. Jeżeli te słowa zapisujemy, dlatego afirmacje powinniśmy pisać, to działa tak jakby podwójnie, tak? Bo nasz umysł wtedy pracuje podwójnie. Podświadomość. Dokładnie.
Wiecie co, zrobiłam sobie taki test. O coś tam jechałam do centrum handlowego i tak siedzę w samochodzie i pomyślałam sobie, dobrze, to ja sobie coś takiego zrobię. Wchodzę do każdego sklepu, weszłam sobie w taką krótką, taką medytację, wchodzę i sobie tak się sprawdzę, mówię, przynajmniej w każdym, którym wejdę, to żeby mi pani powiedziały dzień dobry. A wiecie jak jest, to są duże sklepy, duże, to często nie możesz znaleźć pani, żeby ci coś powiedziała. No i oczywiście załatwiłam swoje sprawy i sobie myślę, a wejdę sobie tam. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć, już nie będę teraz opowiadać po kolei. W połowie drogi odwróciłam się i wróciłam do samochodu. Bo słuchajcie, w każdym sklepie, nawet za wieszaka, wyskakiwała jakaś osoba i mówiła, dzień dobry, czy mogę pomóc? Więc to było tak silne, tak to podziałało na mnie, że w pewnym momencie poczułam taką irytację, że wróciłam do samochodu i mówię, widzisz, chciałaś testować, chciałaś spróbować, masz. I to podziałało na mnie bardzo w tym, żeby uważać, co myślę, co mówię, właśnie afirmacje, albo nawet też wizualizacje. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Ja naprawdę nie zdawałam sobie z tego sprawy. I zaczęłam nad tym pracować i zaczęłam to w sobie rozwijać. Więc intencją moją u sąsiada był chłopczyk 5-letni, który bardzo ciężko chorował. Więc cały czas moją intencją było, żeby mu pomóc. Przychodziłam z moimi rękami, próbowałam mu pomóc. I słuchajcie, nie wiem czy ja, czy moje intencje. Wyobraźcie sobie, że z tej alergii bardzo ciężkiej, brał dużo, dużo leków, on po prostu nie jest super zdrowy, ale mu się to wszystko wyciszyło. I cały czas pilnuję go, cały czas go wspieram, cały czas myślę o nim, cały czas wizualizuję go w takich pięknych energiach i cały czas staram się dbać, żeby ten mój przyjaciel mały, 5-letni był zdrowy. Pięknie. I wiecie, to jest bardzo... I to jest tak ujmujące, bo trafiłam na osoby, oni są, ona szczególnie, mama jego jest osobą duchową, a to dzieciątko jest na pewno kryształowe. Ma oczy i my jak wyobraźcie sobie siedzimy, my się bez słów rozumiemy. Jeżeli i czasem prosimy, bawimy się, to idziemy słuchajcie gdzieś tam do klocek i on mi podaje, a ja myślę o tym, wysyłam informację, ten czerwony mówisz mi, on mi przynosi ten czerwony, patrz na mnie, na niego uśmiecham się. Jego mama zwróciła uwagę, mówi się, rozumiecie bez słów. Jest mi taką bardzo przyjazną duszką, zresztą jak mnie widzi, to do mnie do domu jak przyjdzie, nie chce wychodzić, zawsze jest straszny płacz. Ale tak się jakoś, i to mnie słuchajcie, tym bardziej mobilizuje, że jeżeli poprzez takie moje działanie, poprzez miłość, poprzez okazywanie ludziom dobroci, nawet jak przejdzie koło mnie ktoś i czuję to, że kiedyś pewnie bym się wdała w dyskusję albo jakąś wymianę zdań, teraz się tylko uśmiechnę i stwierdzam, dobrze, to sobie zostań z tym swoim, ja idę dalej. Bo to już jest inna świadomość. Inna świadomość i teraz także praca z wibracją tu. Wizualizuję i słuchajcie, podnoszę sobie wibracje, czyli z tych niskich podnoszę sobie wibracje i też zauważcie, co zauważyłam, to było przedziwne, podniosłam sobie wibracje, jakoś taki miałam gorszy dzień i mówię, podniosę sobie, już może się lepiej poczuję i słuchajcie, wyszłam do sklepu, wzięłam koszyczek, słuchajcie, czy to jest możliwe, żeby 3 osoby uderzyło mnie mniej więcej w jednym czasie wózkiem i każdy powiedział takie zdania, przepraszam, nie zauważyłem pani. Czyli co, ja jestem w innej czasoprzestrzeni się znalazłam? No. Czy inne energie? Tak. To było niesamowite, to było niemożliwe. Tak się uśmiechnęłam i 3 osoby mniej więcej w jednym czasie, a stałam obok nich, ja ich widziałam, bo braliśmy z półki. Ktoś coś tam, i 3 osoby w tym samym czasie, przepraszam pani, nie zauważyłem. Jak popatrzyłam na siebie, mówię tak, nie no, tu mam ręce, tu mam, no nie no, widać, to mi widać. Że nie jestem potężną istotą, ale jakoś mnie widać. No ciekawe. I wtedy sobie pomyślałam, że wiesz, że to jest, to może być, przed wyjściem podniosłam sobie wibracje, się podniosę sobie wyższe wibracje. I to było takie dziwne uczucie, takie... Tak samo, wiesz, jesteś gdzieś w sklepie
I też nieraz mówię tak, o, podałaby mi pani to czy tamto. I patrzę, pani idzie, robi to czy robi tamto. I tylko myśl. I więc jak słuchajcie, jak potężna jest myśl. Mhm. Co można zrobić myślą? Tak. Ja chciałam wszystkich zachęcić do tego, żeby się nie zrażać, żeby praca nad sobą jest ciężką pracą. Uwierzcie mi, naprawdę, to jest bardzo ciężka, ale efekty, to ten początek jest trudny. Tak jak widzisz, widzę potężne, niezaorane pole i biorę ten pług i idę i tak go przejdę, ale potem jak już zaoram, widzę, jest bardzo fajnie. I zobaczysz, jak właśnie tak wschodzą już te roślinki, to daje dalej siłę napędową do tego, żeby dalej działać. Daje. Tak, mało tego, słuchajcie, stwierdziłam, że muszę rozszerzyć swoje horyzonty. Nie wiem, to się tak mówi, że nic nie jest przypadkiem. Być może trafiłam na zajęcia Qigonga, to jest ta energia Qi. Mhm. Bo stwierdziłam, że boli mnie kręgosłup, więc kobieto, wstań, rusz się i zrób sobie coś z tym. Chodziłam wcześniej na jogę, ale ten i poznałam naprawdę fantastyczna też praca z energią, też polecam. Akurat nie w moim przypadku, ja cały czas mówię o moim przypadku. Mhm. Tam poznałam też, okazuje się, że fantastycznych ludzi. Mnie to wszystko tak dodatkowo nakręciło, to dodatkowo ćwiczę sobie w domu. Jeszcze 3 lata temu nikt by mnie nie wciągnął do żadnych ćwiczeń. Kręgosłup nie boli, to ja leżę teraz. Reniu, jeszcze rok temu właśnie miałaś problemy z kręgosłupem, pamiętam. Tak, tak. Nie, ja to się położę na twardym i mi to najbardziej pomaga. Byle się nie ruszyć, samo się naprawi. A teraz nie. Teraz i to jest ta praca. I jak ja widzę, jak ta praca daje efekt. Jak to wszystko się układa, jak sprzątam sobie tą szafę, jak wokół mnie gromadzą się ludzie przekochani. Niestety to, co jest prawda, o czym rozmawialiśmy w Makowie i w sesjach też słyszę i na różnych innych stacjach niezależnych, że w pewnym momencie naszego życia zaczynają pewni ludzie odchodzić, mhm. chociaż się przyjaźniłaś 30 lat. Dokładnie, tak jest. A inni przychodzić, i tak jest. I ja z tymi ludźmi, z którymi byłam przez tyle lat, ja nie mam o czym rozmawiać, słuchajcie. Mhm. My siedzimy w dwóch różnych, jednym pomieszczeniu, gdzie mogliśmy rozmawiać przez 3. Dokładnie, dokładnie. Jesteśmy przez 3 godziny, mogliśmy gadać na te tematy. A ja teraz nie mam z tą osobą o czym rozmawiać. Natomiast ci, którzy przychodzą, rozmawiamy sobie na Skype'ie, czy spotykamy się, możemy rozmawiać i tematy są niekończące. Mm-hmm. To jest przecudowne. To jest ta cudowna część tego otwierania się na to nowe, na to wznoszenie się. Ja pracowałam też bardzo, bardzo dużo miałam w sobie niepokoju. Nieustannie wszędzie czułam niepokój, gdzie nie, wszystko było w porządku. I wiesz, też... ty tak emanowałaś tym niepokojem na innych. Właśnie byłaś kłębkiem właśnie emocji. Czuło się ten niepokój od ciebie, naprawdę. Już teraz mogę ci powiedzieć, bo już to sobie przepracowałaś. Cieszę się. Tak, jestem ja wiem, że jeszcze to muszę wyciągnąć, jeszcze to, jeszcze tamto, ale w tej chwili wielki spokój wydarzył, różne sytuacje życiowe po drodze mnie przez ten czas spotkały. A wiesz, Reniu, że ty nawet inaczej śmierć. Mówisz. Nawet inaczej tak? Mówisz. Mhm. Spokojnie, wiesz, właśnie tak. No niesamowita zmiana, naprawdę, naprawdę. O ile jest, ile żeśmy się widziały w sierpniu, Agnieszko? Tak, w lipcu. Mhm. Tak. I to jest to, że wiesz, przyjechałam, zobaczyłam ludzi, którzy byli o wiele wyżej i powiedziałam sobie, ja też mogę, mhm. ale nie do końca wierzyłam w siebie. Dopiero jak przyszły ten moment wiary w siebie takiej, że ja też mogę, potrafię i nie chcę już zaprzepaścić tego, co było. Chcę zmian. I jeżeli w to wejdziesz, idziesz, to się nie zrażaj. A są po drodze jeszcze momenty, kiedy się przewrócisz, ale no, się nie wolno tego zrażać.
Potłukłam sobie kolana, wstałam, mówię, a to tylko kolana potłukłam sobie, zaraz idę dalej. Ale to jest I tą takie szafę, fajne. słuchajcie, przepraszam już, ja tą szafę, słuchajcie, już jest coraz mniej do sprzątania, ba, ja sobie nawet wizualnie wzięłam tą szafę, pomalowałam na jasno. Super. I dlatego dla tych wszystkich budzących się, albo tych wszystkich, którzy weszli na tą drogę, zaczynających, to nie zrażajcie się, nawet jeżeli coś nie wyjdzie pierwszy, drugi, trzeci raz. Praca nad sobą, ze sobą, sprzątanie tej podświadomości. Tylko słuchajcie, jedną rzecz też zauważyłam i wytestowałam, że podświadomość chyba nie lubi pustki. Bo jak wyciągałam, to dobrze by było wkładać coś. I wymyśliłam sobie tak, że jak już nie, jak wyciągałam złość, to jak wyciągałam tą złość, przepracowywałam, to mówię miłość, wyciągałam gniew, miłość i wszędzie miłość. I w pewnym momencie, wyobraźcie sobie, poszłam do sklepu. Nie jestem fanką różu. Kupiłam sobie piękny różowy szal i chodzę w tym różowym szaliku. A jak w ogóle właśnie a propos ubrania, zmieniłaś kolory ubioru? Wszystko, oczywiście. Bo rok temu byłaś cały czas na szaro. Jestem w tej chwili w błękitach, w różach. Super. I bieli, tak. Nawet teraz zrobiło się, miałam takie fajne, jasne, białe spodnie sztruksowe. Było zimno, a ja w pani tak patrzę, mówię, nie za ciepło. Mówię, nie. Muszę wam powiedzieć, że rzecz pół szafy wcześniej, przez parę lat, to z góry do dołu cała szafa jest czarna. Teraz jak mam ubrać coś, szkoda mi, bo mam jeszcze buty czarne, jak mam je włożyć, to już wkładam tylko dlatego, ale nawet jak wchodzę gdzieś i widzę ciemne rzeczy, to przychodzę w stronę jasną. No diametralna zmiana. Także, no właśnie, Agnieszka, ty jesteś osobą, która może, Aga, przepraszam, jest osobą, która mnie znała z lipca, to wie, jak wyglądała moja sytuacja, bo ja nie wiedziałam, w co ręce włożyć, od czego zacząć. A jednak wejście w to wszystko, przepracowanie, spotkanie ludzi po drodze. Ale wiesz co, najważniejsze, że to ty sama zrobiłaś, to ty sama tego dokonałaś. Ty spotkałaś tych ludzi dlatego, że ty chciałaś tej zmiany i się zaczęłaś zmieniać. Chciałam, bardzo chciałam. To jest prawda. Trzeba chcieć, bo jeżeli to jest takie połowiczne, to znaczy, że nie jesteś jeszcze gotowa. Poczekaj może, bo to będzie połowiczne. Natomiast jeżeli jesteś tak jak ja byłam na 100% pewna, że ja muszę wejść, że ja muszę to zrobić. Na pewno pomoc, pierwsza pomoc, bo nie dałabym sobie z tym rady, z tym, czym byłam obciążona. Na pewno bardzo ciężkie wcielenia. Leszek potem powiedział takie zdanie, mówi, im ktoś bardziej świetlisty, tym bardziej zababrany. Być może wpadamy w ten, schodząc tutaj w tych świetlistych duszach, chcemy podnieść wibrację ziemi, chcemy uszczęśliwić, chcemy zrobić coś dobrego, a nagle schodzimy jako te czyste istnienie, czyste istnienie. A zaczynamy być byciem, czyli zaczynają nas te programy obklejać. Jak nas zaczynają programy obklejać, wpadamy w te cykle inkarnacyjne i wtedy wpadamy w to koło i jesteśmy, prawda, wciągani i niesiemy to wszystko, niesiemy. Ja to też tak widzę, że jakby też po sobie, może teraz i z tego, co opowiedziałaś i o tobie, że jako właśnie dzieci, my jakby wiemy, co my mamy robić, jakby schodzimy z tą czystą jakby duszą. Ja miałam dużo takich jakby tendencji do takiego rozwoju czystego, a w momencie chyba szkoła wywarła na mnie taki wpływ, już pierwsza klasa, że ja automatycznie się zamknęłam. Ja byłam już dzieckiem z tego takiego wesołego, bardzo otwartego. To szkoła mnie normalnie tak zamknęła, nauczyciele, że stałam się właśnie osobą taką zamkniętą w sobie, taką przytłumioną. Wiesz, chyba programy jakieś są już narzucane może w wieku właśnie 6-7 lat, żeby ta dusza nie była właśnie ta czysta już. Przeszkadzają po prostu. Edukacja tak jest stworzona. Tak,
żeby wyłapywać. Ja się też zgadzam z tobą, Agnieszko, bo ja ciągle się zastanawiałam, jako dziecko, ja ciągle się zastanawiałam, że to nie moi rodzice, że ja jestem nie stąd. Ciągle mówiono, że jestem dziwoląg. Ciągle mówiono, że ja za chwilę było, ona będzie mieć jak zwykle inne zdanie. Przez to stawałam się taka, jedni twierdzili, że jest indywidualistka, drudzy mówili, że jest dziwolągiem. A ja ciągle wiedziałam, że coś, ale całe życie odczuwałam sercem. I często mi powtarzano, ty pomyśl, jak coś zrobisz, pomyśl. A ja odczuwałam sercem i potem się oczywiście zawsze to sprawdzało. Czy do ludzi, otwartość do ludzi, czy do różnych sytuacji. Jak się pokierowałam sercem, byłam pewna, że tak jest, tak się wydarza, potem żałowałam tego, że nie posłuchałam serca, tylko umysłu. Czyli trzeba kierować się naszą intuicją, tak? Bo ta intuicja pochodzi z serca. Ja chciałam zapytać, że na przykład jeżeli teraz spotykają Cię takie różne sytuacje, tak? Też na pewno nieprzyjemne, czy takie różne, bo takie jest nasze życie, tak? Czasami takie rzeczy się dzieją. Mogłabyś tak na przykład z perspektywy czasu powiedzieć sobie, jak reagowałaś wcześniej, na przykład rok temu, a jak reagujesz teraz? Nie wiem, na przykład złamie ci się obcas, albo zgubisz portfel, albo coś takiego, takie wypadki teoretycznie losowe. I na przykład widzisz tą swoją reakcję, że kiedyś reagowałabyś inaczej, a teraz, kiedy masz już tą świadomość, którą masz, wykonałaś taki ogrom pracy, bo moim zdaniem jest to naprawdę ogrom pracy. I jak reagujesz teraz? Tak, dokładnie tak jest. Muszę ci powiedzieć, że teraz jest jedno słowo nam, spokój. Przedtem dopadały mnie potworne emocje. Każda jakaś rzecz to był strach, nerwowość, tysiąc natłok myśli, biegnące myśli. Ojej, co się stało, co się wydarzy, co będzie? Teraz słuchaj, totalny spokój, totalny spokój. Teraz prawdopodobnie, gdybym złamała sobie obcas, to bym powiedziała, oj, Renia, Reniaś, ty jesteś. Nie, teraz byś złamała obcas, to byś drugi złamała też oderwała i poszła dalej, nie? Być może. Może. No w tej chwili robię takie rzeczy, dokładnie, Agnieszko, dokładnie takie rzeczy robię, że się po prostu robię wszystko, żeby mieć z tego zabawę. Zabawę, no znaczy, żeby się uśmiechnąć, powiedzieć, ojej, no. Prawda? Kiedyś jechałam samochodem i wjechał mi tutaj, zajechał drogę, wjechał, twoje ojcze taki, prawda? A teraz jadę, wjechał. A jedź, śpiesz się, proszę. A proszę bardzo. Spokojnie, Renia, spokojnie dojedziesz minutę później. I teraz jest nawet taka sytuacja, że w domu moi domownicy mówią, że ty się bardzo zmieniłaś od tego roku czasu. Bo my się wieczorem w domu spotykamy i jak oni wracając, każdy przynosi swoje emocje i swoje działania z całego dnia. Ojej, ojej, uspokój się, uspokój się. I co to jest warte? Tak. Uśmiechnij się. I staram im podejść do tego, że, także u mnie są teraz takie sytuacje, że nikt z domu nie chce wychodzić, jak ja jestem w domu. Albo mówił, jak ty pojedziesz, to my też pojedziemy. Ja mówię, co byście się tak do mnie, prawda? Oczywiście żartuję cały czas. Cały czas jak ja podnoszę wibracje, widzę, to im jest lepiej. Moja córka też bardzo, bardzo w tej chwili poszła w taką tą stronę. Na początku chciałam jej koniecznie, czego nie róbcie, kochani. Na początku chciałam jej na siłę tą świadomość obudzić. Oczywiście od razu i była blokada. Natomiast jeżeli wiedziałam, że robię źle, wycofałam się natychmiast i poprzez swoje działanie, poprzez swoje czyny, poprzez to, co ona widzi, mówi tak, no tak, kiedyś to byś się na to zdenerwowała i gadałabyś, chodziła po całym domu, byś rządziła i mruczałabyś przez 3 dni. Teraz pamiętasz, co się wydarzyło na przykład? Ja już tego nie pamiętam, bo ja to z głowy wyrzuciłam. Nie trzymam myśli, które kiedyś tworzenie scenariuszy, tworzenie problemów, to kiedyś wszystko się działo w głowie. A w tej chwili ja to wyrzucam. Wydarzyło się, ale to już jest za mną. Ja tego nie mam. To już jest za mną. To już jest za mną i nie ciągnę do tej, to wydarzenie nie ciągnie energii ze mnie. Bo ja je odrzucam. Odejdź. Ja ciebie nie chcę, to było. Już nie jest. A właśnie zauważam, że to, co podałaś na przykładzie córki, że właśnie niektórzy
no bardzo często taki błąd popełniają, że się dowiedział, coś mu działa, no chce się tym naprawdę podzielić, żeby każdy tego doświadczył, prawda? I właśnie zauważasz, że im bardziej ty chcesz, ta osoba bardziej się blokuje na to, a jak właśnie tak jak mówisz, swoim przykładem pokazujesz, po prostu to jest dla ciebie naturalne, zachowujesz się naturalnie, bo już taka jesteś. I ktoś widzi właśnie, że coś się zmieniło, kurczę, no podoba mi się to, no nie, że jest taka spokojna, że chce się przebywać właśnie z nią. I no ja też bym tak chciała. I się właśnie osoby zaczynają interesować, słuchaj, a co ty robisz, no nie? Same z siebie i to jest wtedy ten rozwój, a nie zmuszanie czy na siłę dzielenie się tą wiedzą, co ja zrobiłem, chodź zobacz, bo będzie ci też dobrze, no nie? To jest właśnie super. Przypomniała mi się taka też sytuacja, kiedyś moja mama zaczęła jakby też w to wchodzić, czytała książki, gazety, ale ona właśnie była bardzo spokojna i nic na siłę nie opowiadała nikomu, a koleżanki w pracy zauważyły u niej zmianę. Każdy chciał z nią jakby współpracować, z jakimś problemem to właśnie do niej się zwracano i często mówiono, że pani to taka spokojna, a jak to pani robi? I zaczęło coś niecoś opowiadać i naprawdę te osoby były zainteresowane tym tematem, bo to nie było na siłę im wtłaczane. Bo zawsze tak jest, jak próbujesz coś komuś na siłę zrobić, to po prostu staje okoniem, tak? Mm-hmm. To tak samo jak z dziećmi, jeżeli powiesz mu zrób to tak i tak, to ci popatrzy się na ciebie i wiesz, i tego nie zrobi. A jeżeli podejdziesz ładnie, powiesz słuchaj, no zobacz, ja też to tak zrobiłam, może jak ty to zrobisz, to będziemy mieli to zrobione razem, będzie to fajne, spróbuj co? I wtedy to działa inaczej, tak? Wydaje mi się, że zawsze, że dobrym słowem zrobi się więcej niż nakazem, czy jakimkolwiek zakazem, czy czymś takim. I powiem wam, że tak, córka wraca i mówi tak, już myślałam, że wrócisz jak zwykle, wiesz, ojej, jaka jestem zmęczona, a ty tak, i jak ty to robisz, bo ja też tak chcę. Mhm. Ja mówię to tak, mówię do niej, oczywiście. Ona wie, że ja, to siadaj tu, wiesz, zeszyt i ja ci będę dyktować w punktach, dobrze? Ona zawsze mówi, to ja już nie chcę. Ja już nie chcę. Nie, ale jej tam podpowiadam. To zrób tak, albo przyjdzie rozgniewana. Ja to nie wiem, no i ale ostatnio bardzo takie w internecie mnie urzekło taki cytat. Denerwować się, to znaczy uderzać w siebie za głupotę w innych. Mhm. I ja mówię, no właśnie, ty się zdenerwowałaś na nią, ale to tak ta osoba nie cierpi, tylko ty. Mhm, odpuść. Dokładnie. Odpuść. Więc jak ona widzi, że ja takie rzeczy robię, której oczywiście znała mnie wcześniej, widziała, jak ja się denerwuję różnymi rzeczami i teraz widzi, jak ja do pewnych rzeczy podchodzę totalnie na luzie i spokojnie, to widzę, że tak samo przychodzi i mówi, a jeszcze wam jedną rzecz odpowiem. Bardzo mnie zainteresował, jest taki masaż, głównie był to masaż Ewa Reich, masaż dotyk motyla, łagodna bioenergetyka. I jej ojciec, Reich, który kiedyś pracował z Freudem, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, no i tam można przeczytać sobie, on się zajął energią, organitami był aresztowany, ale jego córka zajęła się właśnie takim łagodnym masażem, bioenergetyką, głównie malutkich dzieci, ponieważ była lekarzem i te dzieci w Nowym Jorku, na jakimś szpitalu rodziły się i te dzieci rodziły się ze strasznymi traumami i umierały. I ona zauważyła, że poprzez dotyk, wkładając ręce do inkubatora albo poprzez specjalny masaż, który obejmował najpierw głowę przez dotyk i ona opracowała cały system tego masażu. Wyobraźcie sobie, że jeździła potem po różnych szpitalach, ba, ją nawet ściągano do bardzo ciężkich porodów, traum i wiele dzieci udało się uratować. Ten masaż powinna znać każda matka, jakie dziecko się rodzi i w jaki sposób robić ten masaż. Słuchajcie, mnie to tak zainteresowało, że w tej chwili Ewa zmarła i przejął Richard Overly i on prowadzi taki instytut. On przyjechał do Polski, ja się zapisałam, poszłam i słuchajcie, tak mnie urzekł ten masaż. Okazuje się, że ten masaż można robić nie tylko dzieciom, ale można robić bardzo ciężko chorym ludziom, na traumy można uwalniać. Można w ogóle robić masaż dla relaksacji. Jest go 30 technik tego masażu.
Ja znam te najprostsze, robię w domu, robię tutaj takim, robię dzieciaczkom i słuchajcie, i oczywiście wielka koncentracja, skupienie z mojej strony, robi się ten masaż, zaczyna się od głowy, to są trzy rodzaje takich bardzo delikatnych, muśniejących ruchów, robi się go z przodu, potem robi się przez tył. No dwa razy już uśpiłam męża. Dwa razy przy tym masażu. Tak mi to i tak sobie pomyślałam. W niedługim czasie będzie taki bardzo długi kurs, więc już jestem zapisana i sobie pomyślałam. Zrobię sobie taki i jeżeli mam pomagać i wnieść przez to, a tak mi tak go głęboko, bo nieraz ktoś idzie na jakąś, coś chce zrobić, prawda? I nie czuje tego, ale wie, że musi, bo będzie z tego zarabiał pieniądze. A ja to czuję. Ja to czuję z tym, że jest to bardzo subtelne, bardzo delikatne i już to ćwiczę sobie tutaj na niektórych, szczególnie na dzieciach. Mamom pokazuję maluszkom, w jaki sposób robić ten, żeby się dzieci wyciszały, uspokajały. Także też będę do dyspozycji. Mam nadzieję, że będę mogła pomóc. W Polsce powstał też, prowadzi go taka pewna osoba, instytut i tego masażu. Jej założeniem jest, aby w Polsce każda położna umiała go zrobić, jak się tylko dziecko urodzi. Piękne. Wielkie, wielkie, wielkie plany, ale w mojej malutkiej cząsteczce, jeżeli poszło już za takim uderzeniem, idę dalej i dalej chcę coś robić i dalej chcę działać. To mi daje skrzydeł. Teraz ostatnio u nas w Anglii też był taki właśnie, czytałam chyba na Facebooku, nie wiem, że było niemowlę, które urodziło się i jakby przestało oddychać. Lekarze uznali go za zmarłe, a matka powiedziała, że to dziecko żyje i kazała dać sobie to dziecko. I oni po prostu, oboje rodzice byli przy porodzie i przytulili to dziecko i to dziecko zaczęło oddychać ponownie. I to była tutaj taka wielka tak jakby sprawa, że tak się, to był fakt ze szpitala, więc to nie jest jakieś wydumane, że po prostu ta energia, która jest w nas, ten dotyk taki naprawdę leczy i po prostu jeżeli przekazujemy sobie tą dobrą energię i te dobre intencje, dobre myśli, to one działają tak czy inaczej. Tak, tak, właśnie, bo to było na takiej zasadzie, że intencja, czyli pomóc, czyli przesyłanie takiej, ja sobie wyobrażam miłość, taką różową energię miłości. Tak, dokładnie, takiej miłości, że przesyłam miłość i spokój. I widzę wyciszenie, rozluźnienie. A jeszcze wrócę do jednej rzeczy, która w tym wszystkim jest też bardzo ważna, to jest wybaczenie. Bo moja szafa była zapełniona też pudełkami z złością na osoby, które stawały na mojej drodze życia. I ja po prostu stwierdziłam, że to było takie zacietrzewienie, taka złość. Mówię, nie, w pewnym momencie, kiedy ja to puściłam, po prostu puść. To muszę wam powiedzieć, że tak się zaczęłam dobrze czuć i widziałam, że ta osoba w stosunku do mnie, chociaż unikałam, bo wiadomo, jak nie przepadasz za kimś, to raczej unikasz spotkań z tą osobą, że ta osoba jest też inaczej już ją widzisz. Także to wybaczenie też, ale to takie wybaczenie, pamiętam Agnieszka, Aga, jak byłeś w Makowie, tak, i pamiętam, pytałam się ciebie, mówię, słuchaj, jak to zrobić? A ty mówisz, ty musisz, to być tak strzewi, tak głęboko. I rzeczywiście, to wybaczenie takie głębokie z siebie, żeby to płynęło, to daje też, to jest też oczyszczenie, to jest też wzniesienie się, to jest też podniesienie wibracji. No i mi się właśnie przypomniały też z mojego właśnie jakby życia w sklepach dosłownie takie podobne sytuacje niesamowite, że raz tutaj poszłam do sklepu i potrzebuję kupić coś nie z półki, tylko tam, gdzie sprzedawczyni stoi. I tak podchodzę do lady, a sprzedawczyni jest taka zajęta, stoi sobie przy komputerze, coś tam pisze. I ja tak stoję, czekam cierpliwie, niech sobie tam skończy. Ona nagle idzie do półki, wyjmuje to, co ja chcę kupić i przede mną kładzie. I taka konsternacja, tak jakby się nagle przebudziła i mówi, nie wiem, dlaczego to przed tobą położyłam. Mówi, przepraszam, no nie?
A ja mówię, Ale powiedz, ale nie no. masz za co przepraszać, bo położyłaś dokładnie to, co ja chcę. Super. Czyli słuchajcie, no właśnie z czego to wynika? Bo kiedyś to, prawda, czasem się człowiek wysilał, żeby pani wytłumaczyć. O, teraz jest tak, że idziesz i nawet wiesz, jest coś takiego, że pomyślę i o kimś i ta osoba dzwoni. Czyli co? Czyli jakby wyższe wibracje, moc tworzenia, kreacji, przyciągania, telepatia. Jak to nazwać? No, jakaś właśnie jakby telepatia, bo z kolei druga sytuacja całkiem niedawno. Jest po drodze, jak wiozę córkę, jest taki sklepik mały prowadzony przez Pakistańczyków. Nigdy tam nie zajeżdżam, bo to nie jest dla mnie po drodze. To jest mały sklepik, nie robię tam zakupów. No ale zdarzyło mi się raz, bo coś potrzebowałam, to tak wracałam już z tej szkoły i myślę, a zajadę, bo to tak blisko. No i zajechałam, coś tam kupiłam i za 2 tygodnie znowu tą samą trasą myślę, podejdę znowu do tego sklepu, bo tak było sympatycznie. Wchodzę, jest przede mną jakaś osoba, ja byłam druga i sprzedawca drugi wyszedł i podaje mi to, co ja chcę. I to samo właśnie kupowałam, co wtedy i ja taka zdziwiona mówię, ale masz dobrą pamięć, nie? Jestem drugi raz w tym sklepie. 2 tygodnie minęły, przecież tam się przewinęło tyle ludzi. A on w tym momencie otworzył buzię, jakby nie wiedział, o co mi chodzi. Widzisz, to jest. Ja też to zauważam teraz. Zwracam na to, może, ale zastanawiałam się kiedyś nad tym, bo nie zwracałam kompletnie na to uwagi, ale trudniej mi się było jakoś synchronizować się w sklepie. Natomiast teraz, dosyć, że wchodzę do sklepu, to mówię wam. No, największym dla mnie zdziwieniem, i potem sobie tak pomyślałam, to było to, jak 3 osoby pod rząd uderzyły mnie koszykiem i nie zauważyłam, czyli nie, przepraszam, nie zauważyłam pani. Więc dla mnie to było, Boże, czy ja jestem w innej czasoprzestrzeni? Bo to, że telepatycznie prześlesz informacje, to jeszcze jestem w stanie sobie to jakoś wytłumaczyć, prawda, przerobić. I bardzo często siedzą 2 osoby, popatrzą na siebie i po prostu wiedzą, o co chodzi, prawda? Czyli tak jakby telepatycznie sobie przekazały informacje, wiedzą i do widzenia. I takie właśnie się duszyczki znajdują i stąd właśnie takie przyjaźnie, prawda? Bo rozumiemy się bez słów, wystarczy, że spojrzymy, że coś powie. No ale idąc tu i 3 osoby pod rząd mówią, ja mówię, coś jest nie tak. No, nie wiem, coś się dzieje, coś jest w przestrzeni, bo też Agnieszka ostatnio wspominała, jakąś przygodę miała w autobusie, tak? W metrze, tak. O, w metrze to było z tą torbą? Z torbą? A, nie, w autobusie, z torbą w autobusie. Siedziała przede mną pani, usiadła sobie i na 2 siedzeniach, na pierwszym koło okna położyła sobie torbę i siedziała na tym obok. I miała laskę ze sobą taką. I ja tak siadam za nią i mówię, kurczę, ona zapomni tej torby, tak sobie pomyślałam. A z drugiej strony sobie myślałam, właściwie skąd mi to przyszło do głowy tak nagle, tak? Zresztą ja nie jechałam daleko, bo jechałam tylko 4 przystanki, ale się okazało, że ta pani wysiada na następnym przystanku, wychodzi i ta torba faktycznie zostaje na tym siedzeniu. I ja się zerwałam i krzyczę za tą panią, że po prostu zapomniała zakupów, tak? Także była przeszczęśliwa, ale no takie sytuacje zdarzają się po prostu nagminnie ostatnio, także to już po prostu chyba przestaje nawet dziwić. No dokładnie. Powiem wam, że czytam tak trochę książek, trochę czytam takie różne blogi sobie, jak mam czas tylko. Prawie wszędzie się powtarza, że Ziemia przyspiesza, że też coraz szybsze ma przyspieszenie, coraz więcej ma obrotów. Ktoś tam badał, że jeszcze parę lat temu było 7, teraz jest 16. I zresztą u was też w kawiarence chyba to było. Pamiętasz, co robiłaś parę dni temu? I o tej po południu? No nie pamiętasz, nie pamiętasz, co robiłaś? Kiedyś to człowiek, te dni były takie długie. Pamiętam, prawda, ja skrupulatnie prowadzę sobie, co mam zrobić, bo mam dużo rzeczy, prawda? W tej chwili zapominam zapisać to, co mam, bo jest tak szybko, jest takie w tym wszystkim tempo. Nawet jak zwalniasz cały dzień, mam taki dla siebie, to też on leci bardzo szybko, on się już teraz
nie skupia się na, prawda, na tak ciągnie się, ciągnie. Teraz to jest błysk i już nie ma. I tak właśnie rozmawiamy sobie i tak wstajesz, robisz, śpisz. Wstajesz, robisz, śpisz, prawda? Jak śpisz, bo niektórzy nie śpią. Więc to wszystko dla mnie też ma takie przyspieszenie niesamowite. I to, że na przykład zauważyłam, że coraz częściej spotykam na swojej drodze ludzi tych właściwych. Znaczy tych właściwych. No, naprawdę jest mi czasami strasznie przykro, że ze znajomymi, którymi tyle lat się znam, dzwonimy, dobrze to się dzwonimy, prawda? I spotkamy się. I przejeździliśmy wspólnie, tyle czasu spędzaliśmy. I nie czujemy już do siebie tej takiej miłości, prawda? Tej przyjaźni takiej. Nie mamy ze sobą o czym rozmawiać. Nagle staje obcy człowiek i ja stoję i rozmawiam z nim, rozmawiam i my po prostu czujemy się jak starzy przyjaciele. Mamy tysiące tematów, czytamy podobnie, podobnie myślimy, podobnie widzimy, podobnie każdy ma za sobą jakąś, prawda, przeszłość. W pewnym momencie z tymi ludźmi zaczynasz rozmawiać, wchodzić i utrzymujesz kontakt, prawda? I codziennie możesz rozmawiać i codziennie masz do powiedzenia, prawda? Tak. I tematy się nie kończą. Tematy się nie kończą, tym bardziej właśnie tak jak na przykład współpracujecie ze sobą, Agnieszka, też macie dużo swoich tematów i jesteście, jak czuję, tak na jednej fali, prawda? Ja też tam odnalazłam swoich ludzi i jak się spotykamy, słuchajcie, to raz stwierdziliśmy, że spotkamy się w jakiejś kawiarence. Poszliśmy tam z tą swoją malutką grupką. Słuchajcie, zamykaliśmy, zapomnieli. Ze 2-3 razy nas wypraszali, więc stwierdziliśmy, że będziemy się teraz spotykać tak w domach, bo tam nas nikt nie wyprosi. No. I kończy się tak, że spotykamy się w jednym domu, bo jeden dom jest całkowicie duchowy, że tak powiem, znaczy świadomy. I znam, gdzie możemy sobie po prostu rozmawiać, ale w domach, i to też jest też problem, to jest problem, który słucham w tych różnych niezależnych tych stacjach i ludzie też piszą, że to jest duży problem, gdy ktoś w rodzinie jest jeden, prawda, tak, świadomy, a ma, to są bardzo duże problemy, bo to są zgrzyty, nie chcesz tego, bo jesteś świadoma, nie chcesz mieć konfliktu z nikim w rodzinie, prawda? Ale widzisz, czasem wylecisz z jakimś tematem, no to patrzą na ciebie. A tak jak jest jeden dom i oni się po prostu rozumieją, to jest, słuchajcie, cudownie. Tak lubimy sobie posiedzieć z drzewkami, z ogóreczkami, którzy tam hodują, z pszczółkami, jest po prostu totalnie. Natomiast jak wchodzę w dom bliski siebie, to patrzą, no nie, no już zejdź na ziemię, no zejdź na ziemię. A tak dobrze się lata, nie? A tak dobrze się lata. Łącznie do tego, nie będę tu reklamować napoju żadnego, ale jest taki napój, reklamują ze skrzydełkami, żebym przestała go pić. Nikt go nie pije, nie lubię. Ale autentycznie to tak jest. Tak, tak jak właśnie mój mąż jeszcze parę lat temu to nie był taki świadomy. Teraz trochę to się zmieniło, bo jakoś sam zaczął trochę słuchać, trochę jakichś takich audycji, nawet na YouTubie, coś przed snem sobie wrzuca, że nawet byłam zdziwiona. To musi jakoś już tak oddziaływać chyba. Ale jeszcze parę lat temu to nie miał jakichś argumentów w naszej jakiejś rozmowie, to do mnie na przykład potrafił powiedzieć, tak, naczytałaś się tego Harry'ego Pottera. No tak. A ja byłam fanką, gdzieś to się zaczęło, to już Boże, ile to jest lat temu, Gwiezdnych Wojen. Ja zawsze też. Mówię, Boże. I zawsze sobie mówiłam, jak ja bym chciała być rycerzem Jedi, Boże. I ja, no, wiesz, i na okrągło. Słuchajcie, do tego stopnia, że wciągnęłam, to moja córka, takie jakieś głupotki oglądasz. Ale wyobraź sobie, że jak, tak ją wciągnęłam, że jak mamy jakieś takie gorsze dni, to koc włączam sobie, potrafimy na okrągło oglądać Gwiezdne Wojny. I ta nas bardzo, bardzo, bardzo nas to wciąga.
Ale jest fajnie zrobiony, mi się też podoba. Jak wychodziła Zemsta Shitów, to ja byłam jeszcze wtedy w Polsce, to pamiętam, poszliśmy do kina i ten film trwał ponad 3 godziny w tym Tak. kinie i ja po prostu nawet nie wiedziałam, kiedy ten czas przeleciał. Nawet do toalety mi się nie chciało wyjść. Tak siedziałam Zgadzam złośliwie się. i patrzyłam i naprawdę fajne, ja też lubię. Lubię Gwiezdne Wojny i lubię oczywiście Władcę Pierścieni, tak. On tak, To Władca Pierścieni uwielbiam. też. To u mnie, to znaczy dla mnie Władca Pierścieni, gdyby te latające głowy mnie ich było, ale też. Tak. Tak, to nie, ale też jest bardzo fajny i film, który też zrobił niesamowite wrażenie, bo zaraz jak Avatar, jak pobiegliśmy do kina i jeszcze to 3D, to było takie, że jak leciała pszczoła, to ja się machałam rękami, prawda, że leci do mnie, ale też film tyle godzin i też jest niesamowity i Fajny to jest, no ja też też tak, lubię. prawda. O, Wzięłam, jestem. zresetowałam wszystko zresetowałam i myślę sobie, no jakieś chochliki łażą. No. Za fajne rzeczy mówimy, za dużo radości, prawda? Dokładnie tak, Prowadzi. dokładnie. Za dobre wibracje. O, Tak, czekajcie, bo wiesz. Agnieszka, pamiętasz ten sposób, żeby rysować ten znak Nieskończoność. nieskończoności Aha. palcem sobie przed sobą i wtedy nie rozłącza. Dobra, rysujemy. Ja już wziąłem długopis nawet do ręki. Ale zobaczcie, ile się teraz ludzi, bardzo ciekawe blogi, dużo ciekawych książek, ciekawe warsztaty. Można sobie, no tutaj wiesz, akurat nie, ja patrzę tutaj w Polsce, jaki jest. Bardzo dużo ciekawych, fajnych ludzi. Oczywiście też zauważyłam, że korzystają naciągacze. To też trzeba bardzo uważać. Ale dużo rzeczy dla ludzi, którzy w to wszystko wchodzą, chcą poznać, chcą popracować ze swoją podświadomością, chcą w ogóle zobaczyć, to naprawdę dużo, dużo ciekawych ludzi, ludzi, którzy byli gdzieś tam w świecie, przyjechali, Ale chcą kiedyś może pomagać było, innym. wydaje mi się, że kiedyś może, przepraszam, że ci przerwę, kiedyś może było łatwiej, by były jedna, dwie, trzy osoby i jakoś człowiekowi było łatwiej wybrać tą drogę i do kogo się zwrócić. A teraz tych osób jest tyle, że tak właściwie to nie wiadomo, w którą stronę. Ciężko tak odsiać te plewy od ziarna, tak? Wybrać tych właściwych, wartościowych, bo to tak. Ale fajne jest to, że na takich warsztatach, oprócz tego, że czasem może są naciągacze, można poznać fajnych ludzi, którzy przyszli na te No warsztaty, tak, ale nawiązać czasami jak masz, kontakt. wiesz, O odłożone pieniądze i chcesz, bo te warsztaty też powiedzmy nie są takie tanie, tak? Więc wiesz, czasami ludzie po prostu zbierają, bo chcą iść, a tutaj ząg. No, ale Ale czasami trafiają słuchajcie, na dobrze, więc. warsztatach powiem wam, to się z Agą zgadzam, bo na warsztatach poznałam dwie lekarki, duchowe istoty. Jedna zajmuje się rehabilitacją dzieci i na tych warsztatach z tego delikatnego masażu, wyobraźcie sobie, że one przyszły się uczyć, żeby pomagać. I od razu żeśmy przylgnęły, nic nie wiedząc o sobie, i zaczęłyśmy rozmawiać. Nagle potem po wszystkim spotkałyśmy się za jakieś 2 tygodnie, okazało się, że to są dwie dziewczyny, które przychodzą. To też jest cudowne, bo te takie twarde światy hermetyczne, lekarskie czy prawnicze, czy jakieś są twarde i tam obowiązują jakieś twarde zasady. Natomiast tutaj to są bardziej, bardzo tak fajne dziewczyny, otwarte na jakąkolwiek działalność w kierunku takim właśnie pomocy nie tylko tej medycznej, wyuczonej, ale w inny sposób. No, To jest super. bardzo fajnie, a szczególnie, słuchajcie, pomoc dzieciom jest tak cudowna, że jak widzisz te oczy uśmiechnięte, to nie ma nic Ale wiesz, piękniejszego. ktoś Nie powiedział, ma że nic pięknego. pracując z dziećmi nie traci się energii, tylko ta energia zaraz wraca, że dzieci mają taką energię, że nawet wydaje się, że człowiek jest zmęczony, ale prawda jest taka, że tą energię się odzyskuje bardzo szybko. Tak jakby, bo na przykład jakby się pracowało ze starszymi ludźmi, to czasami oni tą energię od nas, tak jakby dajemy im sami, bo wiemy, że potrzebują, tak? I nie ma takiej wymiany. A przy dzieciach jest tak, że one mają tyle tej energii, że ona się tak jakby rozsiewa w koło i że my właściwie też na tym korzystamy. Jakie by te dzieci nie były, z jakimi wielkimi problemami czasami. To opowiem wam taką historię. Tutaj koło mnie mieszkają młode mamy z dziećmi i tak przez płot,
te dzieci wiedzą, że u mnie wszystko można zawsze dostać, znaleźć i że ciocia zawsze coś opowie, przytuli, jak mama coś tam nakrzyczy. I wyobraźcie sobie, zostałam zaproszona na urodziny do takiego 5-letniego dziecka, do teraz są modne takie, jak to się nazywa, urodziny robić teraz już nie w domu, tylko w takich placach zabaw zamkniętych. Dokładnie, o właśnie o tym chciałam powiedzieć i tam były różne takie, oczywiście tam nie wolno, bo to były różne w środku zjeżdżalnie, siatki, wiecie o czym mówię, wy wiecie. No. Oczywiście tam nie wolno było wchodzić dorosłym, tylko dzieci. Wszystkie mamy siedziały, opowiadały wszystko. Kto do nich wlazł? Oczywiście. Jeszcze jakoś dziwnym trafem ubrałam sobie skórzane spodnie. Po co? Nie wiem. Słuchajcie, lało się ze mnie, ale miałam taką jazdę, taką zabawę z tymi dziećmi. Potem ja wyszłam, wskakałam oczywiście do tych baloników z nimi. Potem się musiałam schować, bo tam zaczęły się, że nie wolno. I byłam tak przeszczęśliwa, bo szóstka dzieci się do mnie przykleiła i słuchajcie, no po prostu nic szczęśliwszego. I teraz te dzieci, które mieszkają niedaleko, to zawsze jest odpowiedź w ten sposób. Mamo, jak sobie odpowiadają mamie, jak nie, jak ci się nie podoba, że ja tu jestem, albo jak będziesz mi znowu coś kazała zrobić, to wiesz, że u cioci Reni spokój wolny. No ale to też taka... Zawsze... Dajesz im alternatywę. I te mamy do mnie mówią, co ty im mówisz, co ty im opowiadasz? Ja mówię, ale ja nic. Po prostu okazuję im, ja rozumiem, że wiele mam jest, tu widzę, że są zapracowane, zagonione za wszystkie, one nie mają czasu do tych dzieci. A ja jak mam, bo pracuję w domu, więc jak mam czas, wyjdę i widzę, to zawsze podejdę, przytulę, zapytam się, porozmawiam. Te dzieci uwielbiają to, im tego tak potrzeba. I potem oczywiście przychodzi do mnie, no więc ja gotuję, mówię, czy ja ci mogę pomóc, czy ja ci mogę, no to daj im, co prawda mam w domu totalny bałagan, ale wszyscy wiedzą, że u mnie można nawet pomarańczami się rzucać. Ja sobie to posprzątam, mnie to nie przeszkadza. One są tak szczęśliwe, mają takie oczy taką, że słuchaj, i potem mam jakieś święta, przychodzą na przykład, to ja dostaję jakieś prezenty. Słuchajcie, ja mam na przykład, założyłam sobie taką teczkę, ja mam tyle rysunków i teraz podpisuję, od którego dziecka dostaję. No to jest przecudowne. Dajesz i wraca do mnie. To, co właśnie mówiłaś, Agnieszko. To jest takie cudowne z tymi dziećmi, że wiesz, jedzie mój samochód, już wszystkie stoją i machają tam, bo ja znaczy tak, te młodsze to jestem Lenia. Dla tych jestem Renia, ci co R tak wymawiają. Oczywiście jak przyjeżdżam, to tak byłaś na zakupach? O. Ja mówię nie. O wiesz, tak, a wiesz co, a nie masz czasem mamby albo lizaka? Ja mówię, a mama pozwoliła? Ale tak jednego, ja mówię dobrze, tylko żeby było, że jednego. No i już szczęście, już radość. A mnie jaką to radość daje? Tylko niestety, znaczy stety muszę się trzymać zasad ustalonych przez rodziców i staram się nie robić coś wbrew ich woli, bo jeżeli nie wychowują dzieci na słodyczach czy na innych, to ja to bardzo szanuję i ja się do tego dostosowuję, ale też tym dzieciom staram się tak troszeczkę inaczej, taka ciocia z boku. I wszystkie szły ze mną i opowiadały mi o szkole, tamto o przedszkolu. Jedno musiałam prowadzić, bo ledwo szło, ale wszystkie... Tak mi teraz przyszło do głowy, jak mówisz o tych dzieciach, że mi się wydaje, że ty po prostu przez to oczyszczanie, że ty dotarłaś do tego swojego wewnętrznego dziecka, dlatego tak dobrze się z nimi rozumiesz. Że może, być tak to może. Właśnie, tak to właśnie brzmi, jakbyś, jak opowiadałaś o tych kulkach, czy o tych balonikach, czy o czymś takim, to tak wygląda, jakbyś właśnie się połączyła z tym swoim wewnętrznym dzieckiem i miała taki wspaniały kontakt teraz z tymi dzieciakami, tak? Bo ja tak samo mówię, ja też opiekuję się dziećmi czasami i tak na przykład jak z nimi rozmawiam, czy tam, czy jak po prostu, na przykład nieraz mama się pyta, takiego dziecka i ona się mnie pyta, jak ja mam taki kontakt z nimi, a ja mówię, że po prostu musisz być na tym samym poziomie zwariowania co te dzieci, inaczej się z nimi nie dogadasz. Tak, tak. Nie można tak. Być takim sztywnym facetem w garniturze, tak. Kobietą, nie wiem, w kostiumie i próbować się uśmiechać przez zaciśnięte zęby, tak?
albo po prostu Tak, tak. nadajesz na tych samych falach i wtedy się rozumiecie, i albo nie, tak? Ja mówię, a zobacz, jaka to frajda, jak się czasami zajmiesz dzieckiem, możesz sobie pobiegać, ja mówię, w piłkę pograć, nawet pochuśtać się na huśtawce i nikt ci nic nie mówi, tak? Masz Więc właśnie okazję, to nie? To jest fajne. chciałam powiedzieć, że to robię. No. Wszystko to robię. A jak się w piasek wleje gdzieś tam trochę wody, to sobie przypominam dawne czasy, jak się budowały jakieś tam pałace na piasku albo coś. I sobie przypominam, że jak to było, a jak to się robiło. No, one są przeszczęśliwe, że ja im tworzę, a ja sobie tak myślałam, Boże, kiedy to było? Także z dziećmi, jeżeli chodzi o dzieci, natomiast nad starszymi pracuję. W moim wieku i starszymi to ja już pracuję. Staram się też jakiś tam mieć kontakt, aczkolwiek dzieci mają serce na dłoni, są przeszczere, tak jak Tak. zwierzęta są prawdziwe. Natomiast już to różnie bywa z ludźmi. Rozumiem, że troski, ale czasem i uszczypliwości, więc. Człowiek często, teraz zauważyłam, że kiedyś wchodziłam w taką relację. Wchodziłam w taką relację i musiałam albo coś udowodnić, albo coś pokazać, albo wytłumaczyć i stawiałam sobie to za cel. Teraz odpuszczam. Dobrze, ty masz swój świat, ja mam swój. I szanujmy go nawzajem i tyle. No, gorzej, jak ktoś ten drugi nie ustępuje i nie szanuje twojego i dalej. Po prostu ty mówisz, nie, ja już się odcinam, ja mam dość, ja nie będę z tobą na ten temat dyskutować, bo po prostu my siebie nie przekonamy i chcesz to załatwić pokojowo. A niektórzy ludzie dalej są tak agresywni, że normalnie aż patrzę i nie wierzę. Tak, zgadzam się. Tak, to też się zgadzam, ale się staram i patrzą takim cynizmem albo z taką ironią na ciebie, co ty wymyśliłeś, prawda? Co ty... Tak jest, tylko wybaczyć i uśmiechnąć się, no bo wchodząc w tą energię, to ja mówię, to rozwibrowuje się od razu, przyjmujesz tego strzała na siebie i od razu jesteś cała podenerwowana i chodzisz, i co ja zrobię. Ale słuchajcie, wiecie, co sobie kiedyś tak myślę? Ja jestem ciekawa, jakby tak tych teraz nie chcę uderzać i obrażać nikogo, ale jakby tak teraz przeniósł wszystkich tych ludzi, jak żył Jezus Chrystus i jak naprawdę było. Prawda? I jakby ci ludzie teraz spojrzeli na to wszystko. Jak została napisana Biblia, jak to wszystko naprawdę wyglądało, jak to wszystko naprawdę było. No co do Biblii, to ona została napisana ponad 100 lat po śmierci Jezusa, tak? Podobno, Tak, no więc. i jedne źródło mówi, że najmniej to było 60, No prawda? właśnie. 60. I teraz sobie tak sobie siedziałam kiedyś i myślę tak, kurczę, 60, miałam ileś tam, miałam 20, mam teraz 80 i zaczynam pisać. Co ja pamiętam? Prawda? Jakieś tam główne nurty, tak, ale że to się wyda, to Przekazy. dodam, że tak, także to też trzeba na wszystko spojrzeć tak, prawda? Inaczej. A jak na przykład podchodzicie na przykład słucham Mojo albo Bashara, jak to odbieracie? Ja uwielbiam Mojo, powiem szczerze. Jak Tak, usłyszałam ja ten też. jego śmiech Buddy, to po prostu popłakałam się ze śmiechu. Tak, Uwielbiam, po cudnie. prostu uwielbiam. On ma taką fajną, dla mnie przynajmniej, ja nie mówię, że nie, pozytywną energię, że po prostu zaraża, moim zdaniem, zaraża tą energią. Wysyłałam zaraz wszystkim znajomym i wszyscy odpisywali, że a, ale się uśmiałam. No to też było takie fajne, bo tak jakby ta dobra energia poszła za tym, tak jakby filmikiem. Pamiętasz, Agnieszka? Powiem wam, że jakieś 2 lata temu zaczęłam go słuchać i mówię, co on mówi? Nie wiem, o czym on mówił, ale w ogóle mówi. Musiałam 2 razy posłuchać, 2 razy posłuchać i powiedzieć do siebie, wiem, teraz już wiem. Teraz to sobie właśnie odtwarzam i to jest cudowne, co mówi. Wszystko, każde słowo. To samo dostałam książkę. Słuchajcie, zapomniałam tytułu. To jest Trzech Wtajemniczonych o filozofii hermetycznej. I zaczęłam to czytać. Słuchajcie, jedną stronę czytałam po 2 razy. Tak trzeba czytać z uwagą, ale to wszystko się odnosi. To zostało, to jest starożytna Grecja, Egipt, Rzym. I to wszystko, co zostało zawarte w tej filozofii hermetycznej, Trzech Wtajemniczonych, nie podaję nim, to się odnosi do każdych czasów, do każdej epoki, do wszystkiego. Po prostu coś cudownego.
cudownego, coś cudownego. Myślę, że każdy taki świadomy powinien to przeczytać. Uciekł mi tytuł. No nic, jak sobie przypomnę, to wam wyślę. Bardzo ciekawe, zresztą fragmenty można, widziałam, można znaleźć w, chyba w internecie. I warto poczytać, bo tam jest dużo bardzo ciekawych rzeczy, gdzie każdy by znalazł coś dla siebie, gdzie są omówione różne bardzo fajne spojrzenia. To jest jakaś, jak wrzuciłam, a autora też nie pamiętasz, bo tu wrzuciłam jakieś książki, wyszła mi jakaś mistrz... Przepraszam. To jak zwykle, jak się pyta lekarz pacjenta, jakie pan tabletki, takie różowe, małe, albo te zielone, większe. Przepraszam, nie na A, tylko Kybalion. A, to właśnie, to, bo to mi wyszło. Chciałam się zapytać. Kybalion, na A, wiecie, tak, na A, Kybalion. Tak, Kybalion. To jest taka właśnie, można ściągnąć i polecam wam, bo się zagłębiałam, ale to trzeba naprawdę bardzo skupiony, no właśnie znalazłam skupienie. W internecie wszystkie, cała ta strona, cała ta książka jest. Także jest, można sobie wziąć sobie... PDF. To jest Studium Hermetycznej Filozofii Starożytnego Egiptu i Grecji, autorstwa Trzech Wtajemniczonych. Lustra mądrości są zamknięte dla wszystkiego, z wyjątkiem uszu rozumienia. No i trzeba sobie po prostu, naprawdę trzeba być mocnym skupieniu, ale jest bardzo, bardzo to ciekawe. No i też, też gdzieś mi wpadła ostatnio, przeczytałam, połknęłam w ciągu godziny Niebo z Hattorami. Ja też. Też czytałeś. Też szybko to przeszło. No po prostu cudno. Tak. Cudno. Fajnie napisano. Fajny przekaz, fajnie. Bardzo ciepły. Bardzo. Też bardzo tak pozytywnie go odebrałam. Bardzo fajnie tak dla tych właśnie wszystkich, którzy gdzieś tam wchodzą. To jest super. A tak jeszcze wspomniałaś o Baszarze, o tych przekazach jego. Dla mnie to jest takie troszkę dziwne, nie wiem dlaczego. Bo fajnie, podoba mi się to, że ma ten, to poczucie humoru takie, ale jakoś tak, nie wiem, wolę Mojo. Ale wiesz co, że mam takie same odczucie, tak? Że bardzo mi się podobają jego to poczucie humoru. Bardzo ciekawe jest to, co wszystko mówi, ale gdzieś tam mam w sobie takie... No bo nie? Takie przesłuchałam dużo jego. Tak, i tak. Podaje się, że jest z planety szaraków, ale nie szaraków, albo coś jeszcze innego. I tak do końca nie wiem, czy to jest zakamuflowane, czy to, ale to, co przekazuje, to, co mówi, no, jest ciekawe. Jest ciekawe i no, jest z fajnym poczuciem rzeczywiście, ale może też wolę. Tak. I tych takich mnóstwo istot, które właśnie osób, które z przekazami, jak otwieram strony gdzieś takie, wiecie, warsztaty są, oglądam tego i muszę wam opowiedzieć, kiedyś to prawdopodobnie bym na te wszystkie warsztaty, a teraz jakoś tak wchodzę, czytam i odczuwam. To też chyba z tym, po tym oczyszczeniu takim. I to nie dla mnie, i sprawdziło mi się, że wiesz, nie biegam po wszystkich warsztatach, tylko to, co mnie tam interesuje, żeby sobie, prawda, posmakować czegoś, zobaczyć, czym to się je. Jest teraz taka moda na tą totalną biologię. Warsztaty z totalnej biologii. I jest to praca, zresztą tutaj przynajmniej tutaj prowadzi lekarz. Kobieta o szerokim spektrum, słuchajcie, od tego, że jest lekarzem, to jeszcze tym się zajmuje, z pracą, z podświadomością, hipnozą i tak dalej. I robi warsztaty, ja po prostu poszłam z ciekawości, o co chodzi. I to jest rzeczywiście praca. Oprócz tego, że przyjmuje, można sobie do niej iść na prywatnie i przypasowanie danego, jakoś to tak strasz obrazowo powiem, danego organu, który znajduje się wewnątrz nas, do emocji. Na przykład przepracowuje wątroba ze złością, prawda? I jak to przepracować, żeby uwolnić, oczyścić tą wątrobę? Dlaczego wątroba choruje? Prawda? Złość. Podaje płuca. Podaje, więc ja byłam na takim ogólnym, a są poszczególne organy. Czyli na przykład dwa dni w miesiącu są warsztaty oczyszczanie przewodu pokarmowego. Oczyszczanie, na przykład tam było z tarczycą. To było i uświadamianie, że bierze się emocja,
ściąga energię, ta energia się tam kumuluje, organ zaczyna, ona, to się materializuje, to zaczyna chorować, ten organ. Jak to zrobić samemu, żeby uwalniać, i bardzo dużo doświadczeń takich za sobą ta osoba ma i przychodzą osoby, które z tym pracują, więc proszę, to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. To jest totalna biologia w praktyce, to się chyba tak nazywa. A tu teraz wychodzi ta mądrość wierzeń ludowych. Ja pamiętam, zawsze było takie powiedzonko, że jak człowiek był taki jakiś nieswój, to zawsze się pytało, a co ci leży na wątrobie, tak? Czyli wiadomo, że te, prawda, było coś takiego, że te emocje takie, czy te nasze troski gdzieś się odkładają i prawdopodobnie na wątrobie już dawno, dawno temu to wiedzieli, tak? Także ja bardzo lubię takie przysłowia ludowe, czy takie mądrości ludowe, bo tam jest nieraz to wszystko niby tak prosto powiedziane. Czasami nie możemy odkryć tego podwójnego dna, ale ono z reguły właśnie jest i właśnie w takich sytuacjach to wtedy wychodzi, tak? Że taka jest paralela między tym. Ja mam problem ze wzrokiem, coraz mi bardziej tam wysiadają oczy i jeszcze inne, prawda? I ona mi zadała pytanie, czego nie akceptujesz w swoim życiu, czego nie chcesz widzieć? Tak. Do mnie. I było takie zaskoczenie, zapisałam sobie to i potem rzeczywiście, czego ja nie chcę widzieć? Bo można było się zapytać o każdy organ, kogo tam, prawda, o co chodzi. Od, słuchajcie, nadwagi, poprzez migreny, poprzez, tak próbuję sobie przypomnieć, co tam jeszcze było takiego, ale było to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Ludzie się nawet, tak, o guzy, nowotwory, o których się cały czas mówi, właśnie nazwać. Brak wybaczenia, urazy i urazy, wstrząsy, wyrzuty sumienia. No tak, bo jak tego nie uwalniamy, to gdzieś się to zagnieżdża, tak? Sami nie zdajemy sobie sprawy, że robimy sobie pod górkę. Pod górkę. I bardzo fajnie, że tworzą się takie, ja uważam, że bardzo fajnie, że tworzą się takie fajne rzeczy, że wychodzą ludzie z takimi, z którymi możesz sobie sam w domu, oczywiście to zależy od nas, pracować, robić coś tym, poświęcać, jeżeli chcesz ze sobą pracować, prawda? Bo wydać pieniądze, polecieć na warsztaty, zrobić i przyjść do domu, ach, byłam na warsztatach, prawda? I fajnie, i mam zaliczone, i byłam, i co dalej z tym? Ale coś dalej robić, to jest najcięższa praca. Wiem po sobie, ale nie odpuszczam, idę. Ja to właśnie na samym początku, jak zobaczyłam taką drogę, ale nie wiem, czy na pewno oglądałyście Alicję w Krainie Czarów, jak jest taka droga i ona idzie do tego czarnoksiężnika. To Dorotka w Krainy Oz. W Krainy Oz, tak. I ona idzie taką drogą, i Dorotka tak idzie taką, słuchajcie, drogą, ona się tak świeci. Ja taka żółta że droga. Jako... I ja się na tej drodze zobaczyłam. Zobaczyłam się na tej drodze taką Dorotką, idę. I na początku, jak stanęłam na tej drodze, ciągle się oglądałam, non-stop. Oglądałam, ale nie cofałam się. Teraz już idę, już wiem, że idę tą drogą. Idę i już się nawet nie obracam, nie odwracam, jeszcze się wtedy odwracam. Jeszcze przychodziły takie momenty, lepiej ci było w starym. Stare to zawsze znałaś, stare życie, zawsze się czułaś, czy miałaś te swoje lęki, czy tam jakieś inne depresje, czy jakieś różne, ale to było twoje, to było takie fajne, wiesz, bezpieczne, bo w tym było. Bo znane. Znane, prawda? A to, co idzie do przodu, idziesz tą drogą, to wiesz, wszystko co nowe, to jest nieznane, nie wiadomo, w co trafisz. Ale wiesz, jak zaczęłam iść tą drogą i tak jak mówisz, Agnieszko, taka świetlista, mówię, idę, co mnie spotka, to spotka, idę. I tylko widzę, jak ta droga była ścieżką, to była ścieżka, a teraz słuchajcie, ona się poszerza. Ona się poszerza i widzę, że jest szersza i idę. I idę cały czas, już się nawet nie oglądam. Raz szybciej, tak jak... raz staję, raz... To tak jak kanał, który łączy nas z źródłem. Nie, Agnieszka, ty pamiętasz, ty kiedyś mówiłaś właśnie, że im bardziej się wznosimy, im większe mamy wibracje, to ten nasz kanał, który jest połączeniem, tak jakby, który przechodzi przez głowę do źródła, to on się właśnie coraz bardziej rozszerza. Pamiętasz?
Nie? Mówiłaś podczas którejś sesji chyba. Ja z sesji to w ogóle nic nie pamiętam, co ja tam W każdym mówiłam. razie mówiłaś, że im nasze wibracje idą wyżej, im bardziej się oczyszczamy, im bardziej nad tym pracujemy, częściej to robimy, idziemy właściwą ścieżką, to ten mamy taką, mówiłaś, że najpierw jest takie coś jak niteczka, że może być, a ci, którzy mają coraz większą świadomość, jak buduje się ta świadomość, to to się tak jakby poszerza. I tutaj to, To co ja zapraszam Irenia... was, chodźcie dziewczyny. Chodźcie dziewczyny na moją drogę, ona jest szeroka, tyle O, miejsca, każdy ma że swoją, zabieram Reniu. wszystkich, kto chce. Ja wiem, ale ja chętnie zawsze przygarnę Ale jeszcze możemy po do drodze, siebie jak ktoś pomachać. dobrze pomachać i mam tak szeroką, że ja bardzo chętnie, jak ktoś potrzebuje, Super. jak jest ktoś potrzebuje, chodź, chodź do mnie. Ale to Bardzo zobacz, to chętnie. właśnie u ciebie bardzo dobrze widać, bo na początku właśnie ona była u ciebie jak taka niteczka, tak? A teraz zobacz, Tak. jaki ogromny postęp zrobiłaś. Ja sama jestem w szoku po prostu słuchając tego, co mówisz. Ja tak czasami nawet się nie odzywam, bo się tak wsłuchuję, bo cały czas jestem pod takim wielkim wrażeniem tej twojej, ogromu tej twojej pracy, bo ja po prostu doceniam cały ten trud, który w to włożyłaś i te efekty są takie po prostu, no nie wiem, przecudowne jak dla mnie. Także... Dziewczyny, bo odfrunę. Bo dziewczyny, bo odfrunę. Ale wiecie, Ale dobrze fruwaj, się. my ciebie nie będziemy na siebie sprowadzać. Dobrze. I naprawdę wszystkim, którzy chcą ze mną pofruwać, żeby się nie bać, żeby iść po drodze na pewno. To nie będę nikogo czarować. Na pewno będą jakieś. Na tej drodze na pewno będą jakieś kłody, którą. Ale nie. Nie, ja się nie przejmuję. Mówię Przeskoczymy, sobie. nie? Nie, ja mówię tak sobie. Masz świadomość, wiesz o co chodzi. Myk, przeskoczyłam, poszłam. No. Masz świadomość, myk, przeskoczyłam, poszłam. To już jest za sobą. Odcinasz się od przeszłości. Jesteś tu i teraz. Z Dokładnie. tym mam jeszcze problem, bycia tu i teraz, bo sobie lubię tak pogalopować gdzieś tam, ale Ale słuchajcie. sam fakt, że zdajesz sobie z tego sprawę, oznacza już pracę nad tym. Bardzo dużo pracy włożyłam. Każdy dzień to jest taki dzień, jak powiem wam, może to zabrzmi bardzo górnolotnie, ale jak nie zrobię czegoś dobrego w ciągu dnia, nie wiem, nawet wchodzę do sklepu, widzę tak wściekłą kobietę tam stojącą, albo gdzieś jadę samochodem i wpychają się, jak to wiesz. Proszę. Jeszcze się uśmiechnę do niego, a jedź, chociaż mi się śpieszy i też bym miała ochotę. Mówię, dobra, jedź. I sobie pomyślę, kurczę, no zrobiłam dzisiaj coś fajnego. Taki mały, ale mówię, reakcja łańcuchowa jest, bo pamiętam, wcześniej jeździłam i wepchał mi się ktoś, prawda, w samochodzie, ja się śpieszyłam, wściekła, zła, musiałam sobie nakrzyczeć. Potem jeszcze jak moja córka była mała, to potem mówiła, a mama to, jak jechała z ojcem, a mama to jak przy takiej sytuacji to mówi tak i tak i tak, prawda? I mąż przyjeżdża i mówi, tak, ja już wiem, co ty mówisz, jak jeździsz, prawda? A czy tego nie kontrolował, a to, a tamto, a teraz? Dobrze, dobrze, dobrze. I wchodzę i tak sobie pomyślę, kurczę, widzę, że wracają moi domownicy wieczorem, umordowani wszyscy. I wiesz, i ja też zapracowana to znaczy, ale myślę, jak ja im rozświetlę chociaż trochę tego, to będzie im miło jakoś i też jestem umęczona. Ale tak się zdarzyło, że oni mówią, wiesz co, ty tak w domu teraz się zmieniło, tak, że nam się nie chce wychodzić. Ja mówię, no to siedźcie, ale ty musisz być w domu. Gorzej jak ja gdzieś wychodzę na weekendy, albo gdzieś mam coś, jakieś spotkanie. Także ja sama po sobie i po domownikach widzę i staram się naprawdę, to jest dużo pracy, codziennie pracę. Wiem, że jeżeli nie jestem na coś gotowa, to się tego nie podejmuję. Codziennie masz wybór, jak postąpić, czy na przykład jak to, tak samo każdy, jak domownicy schodzą się do domu, masz wybór, by siedzieć i się nie odzywać, a masz wybór wyjść, przytulić czy się uśmiechnąć. Każdy ma ten sam wybór, a wybieramy najczęściej właśnie, najczęściej, no powiedzmy no, w normalnym, w pseudonormalnym świecie, żeby normalnie siedzieć i tam nie świecić jak słoneczko komuś. I tak robiłam. Tak robiłam. Wszyscy wracaliśmy zmęczeni, naburmuszeni, każdy w swoich obowiązkach. Dobra, tu kolacja, tutaj coś tam, tu coś tam, tu coś tam.
I w momencie, kiedy ja się zmieniłam, zaczęłam zmieniać wszystkie swoje zwyczaje i przyzwyczajenia. I to tak naprawdę I to wcale jest... dużo nie kosztuje, żeby to Nie, trzeba nie. kontrolować siebie, po prostu chcieć. Chcieć inaczej. Tak. Tak, i nawet wiesz co, widzę, że jak jest spięcie z moim mężem, my się nie kłócimy w ogóle, ale jak jest takie spięcie na temat, gdzie mój mąż mówi, no tak, znowu ma, nie słyszę jak rozmawia z moją córką, mówi, a gdzie matka, znowu lata na miotle. Bo oni wiedzą, że jak ja sobie gdzieś tam sobie medytację robię, to już zaakceptowali, to potem to było, matka czary mary robi albo coś tam. Ale albo jak na przykład rozmawiam z kimś, na swoich, albo coś czytam, to mówi matka odleciała na miotle. I Ale to się jest tak wiesz, fajne, bo to jest pewien rodzaj akceptacji mimo wszystko, tak? tak, zaakceptowali już to tak u mnie. Natomiast słuchajcie, jak wracają i widzę, że dojdzie do spięcia, bo już jesteśmy w innych przestrzeniach, innych wibracji. To mówię tak, Niunia, ale taki jesteś śliczny chłopak, no i po co ty się ze mną kłócisz? No? I on patrzy na mnie i mówi, no dobra, dobrze. No i po prostu podejście już mam też inne do tego, że żałuję, że tak, że wiecie czego żałuję? Bo mówi się, że nie, żałuję się, że od urodzenia tak nie miałam. Nie mogłam, po prostu tyle szczęścia, tyle radości. Przeszłam naprawdę Ale przez może to, byś że... nie, no właśnie, nie doceniłabyś tego, Tak. nie wiedziałabyś, jak to jest, że Dokładnie. jest inaczej. No Dokładnie. na pewno, Nie bo byłabyś możemy w mniej. docenić to, co mamy i te wartości i to, co jest, doceniamy i szanujemy i dbamy o to, jak przeszliśmy przez coś bardzo, bardzo ciężkiego, Dokładnie. a naprawdę przeszłam bardzo różne ciężkie rzeczy, z ciężką chorobą, którą, nad którą też pracuję. Z nią jest problem, bo ona... Ale jest, powiedzmy sobie tak, że 30-40% jakby się wycofała. To jest dla mnie bardzo duże. To jest dla mnie bardzo duże i dalej pracuję nad tym, żeby ją w jakiś sposób zniwelować. O, to by już mi wystarczyło. To by mi już wystarczyło. Także wszystko się da. Wszystko się da. Tak jak mówiono, że nowotwory, choroby autoimmunologiczne, to jest genetyka, to jest coś tam, to jest coś tam. Pewnie jest może w jakimś tam stopniu. Niektórzy w to w ogóle nie wierzą. Byłam na tych warsztatach totalnej biologii, więc ta kobieta, która mówi, że w żadną genetykę nie wierzy, w żadne, to wszystko jest, bardzo to pięknie mówiła. Że wszystko jest w naszej głowie. To wszystko, co tworzymy, to jest wszystko, wszystkie choroby, łącznie z rakiem. No i ktoś tam jej starał się udowodnić, że jest. Ona mi tak, owszem, mogę się zgodzić z niektórymi chorobami, ale wszystko jest w naszej głowie. Jeżeli to powyciągamy, powymieniamy, posprzątamy, zaczniemy pracować nad sobą, ze sobą. I ona to tak fajnie takie historie też tam przytaczała. To muszę wam powiedzieć, że i widzisz u siebie to, że to możesz włączyć i zaczynasz to na sobie robić i testować, to chce ci się mówić, ojej, to działa. To ja sobie jeszcze spróbuję sobie, a może ja sobie spróbuję to. I są takie rzeczy, które widzę, że nie dam rady i wtedy dochodzę do wniosku, że to nie jest czas. Tak sobie to tłumaczę. To nie jest czas, ja to załatwię. Widocznie jeszcze nie jest ten czas, ja to sobie później załatwię. Po czym przychodzi czas i stwierdzam, a spróbuję do tego wrócić. Wracam do tego na przykład z tym moimi lękami, prawda, strachami różnymi. Ja po prostu uwalniam i jest tego coraz, czuję, ja to czuję, że jest tego coraz mniej. Jestem na przykład, zauważam, że jestem bardziej spokojniejsza, zrównoważona. Tak jak nie ma tych emocji, rozedrgania takiego. Nie ma, nie ma. Po prostu nie widzę, ma. Ja to wyciągam, wyciągam, wyciągam i ręce wchodzę do ogródka, wkładam się do Matki Ziemi, porozmawiam sobie z moimi, wszyscy pytają się, dlaczego u mnie w ogródku tak wszystko rośnie, bo trzeba rozmawiać. Tak, rozmawiaj sobie z nimi, rozmawiaj. Ale ja też tak robię. Powiem Mogła. wam, że zawsze na święta Bożego Narodzenia, teoretycznie Bożego Narodzenia, w każdym razie ja uwielbiam choinkę, tak? Zawsze ją będę lubić, jakie by te wierzenia nie były, ja lubię choinkę, tak? No i takie, tak po prostu tak u mnie jest. I
w tym roku, bo z reguły kupuję żywe choinki. I tak jakoś w tamtym roku tą moją choinkę musiałam włożyć do tego zielonego pojemnika na śmieci, właściwie na te ogrodowe rzeczy. I tutaj u nas nie wywożą ich tak często jak w Polsce. Ona praktycznie była u mnie do końca marca w tym pojemniku i co koło niej przechodziłam, to po prostu płakałam normalnie. No mówię, no nie mogę, no nie mogę tego przeżyć, że ona była taka piękna u mnie, ja ją wzięłam i po prostu teraz ją tam włożyłam i ona po prostu jest w śmieciach, tak? I mi było jej tak strasznie żal tej choinki, że w tamtym roku kupiłam choinkę w doniczce. Kupiłam sobie taką mniejszą choinkę w doniczce, oczywiście wystroiliśmy i w ogóle, no i po tym właśnie, po świętach, zakopałam ją w ogródku. I powiem wam, że też chodziłam, moje dzieci się śmiały, ja zawsze chodziłam do niej, mówiłam, że jesteś taka piękna, tylko się przyjmij, bo ja tak strasznie chcę, żebyś była u nas w ogródku. I tak do niej cały czas chodziłam, zresztą do tej pory do niej chodzę i mówię, że jestem taka szczęśliwa, że tak pięknie rośnie, bo jest zielona, śliczna i wypuściła nowe igiełki w ogóle i jestem po prostu przeszczęśliwa, tak? Także bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę, Renatko. Było nam bardzo miło Cię gościć, wniosłaś wiele radości, wiele optymizmu w tą dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że to wszystko, ta dobra energia trafi do naszych słuchaczy. Także ja Ci bardzo, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję Ci, Reniu. Ja również Wam, dziewczyny, dziękuję. Ściskam Was mocno i polecam się na przyszłość. Dziękuję. Dzięki. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy mają jakieś tematy, albo chcieliby porozmawiać z nami, albo mają tematy, które chcieliby, żebyśmy my omówiły. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na naszego Skype'a wirtualna.wiarenka. Serdecznie wszystkich zapraszamy.